Kiedy latem ubiegłego roku, tu w Sopocie, zamykając koncerty dinozaurów mocnego uderzenia, żegnałem Państwa słowami do zobaczenia za następnych 25 lat. Nie. Nie sądziłem, że spotkamy się już za rok. Okazało się jednak, że nie wszyscy weterani tamtych lat zdążyli na nasz ubiegłoroczny koncert, nie do wszystkich dotarły nasze zaproszenia. Postanowiliśmy zatem zorganizować jakby drugie wydanie, drugą emisję, drugi koncert tego rodzaju i zaprosić pozostałych. Chcielibyśmy jednocześnie Państwu dziś przedstawić nie tylko gwiazdy rock'n'rolla, ale także tak zwanej muzyki środka. Muzyki, która w latach 60. właśnie dzięki mocnemu uderzeniu i za sprawą tego mocnego uderzenia uległa istotnym przeobrażeniom. Proszę Państwa, prezentację zespołu chciałbym rozpocząć od naszych weteranów. Od tych, którzy zakładali zespół, którzy tworzyli jego pierwszą formację w roku 1962. Oto oni, kierownik muzyczny, lider. Kierownik muzyczny zespołu, lider niebiesko-czarnych, a jednocześnie założyciel późniejszy czerwonych gitar, Jerzy Kosela. Pierwszy w Polsce gitarzysta basowy, Henryk Zomerski. Magister inżynier Andrzej Jasiński, gitara. Pianista pierwszej formacji niebiesko-czarnych Daniel Danielowski. Wokalista zespołu, laureat Złotej Dziesiątki pierwszego Festiwalu Młodych Talentów, pierwszy odtwórca pustych kopert Marek Szczepkowski. Proszę Państwa, nasza jedynaczka, niezrównana mistrzyni twista, Danuta Szade. I kierownik organizacyjny, wieloletni, pierwszy i długoletni kierownik organizacyjny naszego zespołu, pan Witold Mrzylek. No, mnie się wydaje, że serdeczne oklaski, jakimi przywitali się Państwo tą grupę muzyków, sądzę, że jest wyrazem powszechnej opinii. Ja chciałem po prostu naszych przemiłych gości zaprosić do honorowej loży, życzyć im miłej, przyjemnej zabawy i dla nich dedykujemy ten koncert. Chciałem Państwu przedstawić moich przyjaciół, doskonałych znawców muzyki tamtego okresu, świadków narodzin mocnego uderzenia w Polsce, znanych publicystów radiowych i dziennikarzy, którzy komentować będą nasz dzisiejszy koncert. Witold Pograniczny i Marek Gaszyński. Proszę Państwa, mimo nie najlepszej pogody, bardzo gorąco witamy Państwa na Srebrnym Weselu Niebiesko-Czarnych. Jeżeli tę uroczystość można nazwać Srebrnym Weselem, to na pewno 25 lat temu pierwszym drużbą na tym weselu był redaktor Franciszek Walicki. Witamy go serdecznie. A pierwszy toast na cześć Srebrnego Wesela wzniesie prekursor rock'n'rolla w Polsce, ten, od którego to się wszystko zaczęło, lider legendarnej już w tej chwili gdańskiej grupy, tak jest, legendarnej grupy Rhythm Blues, Bogusław Wyrobek. (Śmiech)
musically start to jump. And swell, I got the shoes too hard up, named the rhythm and blues. Hard up, call them rhythm and blues. Hard up, two dogs and rhythm and blues. Hard up, rock that rhythm and blues. Hard up, rolling on the rhythm and blues. Hard up, crazy on the rhythm and blues. Hard up, count up, count up, count up. Here we go. You gotta jive, gotta dance to be alive. You know the rock and bean boogie, rock and bean boogie. Rock and bean boogie, B-O-B-I-E. Here we go! Rock, rock, rock everybody. Roll, roll, roll everybody. Shake, shake, shake everybody. Jump, jump, jump everybody. Rock, rock, rock everybody. Rock and bean boogie, baby. Here we go! Yes, indeed, she's the girl. Come on, me to the Rhoda. Oh, Rhoda. To the Rudy. Oh, Rhoda. To the Rudy. Oh, Rudy. Well, the pop, blue, pop, blah, baby, blue, got girl named Sue. You never tried what it did. Got a girl named Daisy. She almost drives me crazy. Went to the east, went to the west. She's the girl that I love best. To the Rhoda. Oh, Rhoda. Proszę Państwa, przed chwilą poznaliśmy nazwiska weteranów. Teraz poznajmy nazwiska, właściwie przypomnijmy sobie te wielkie nazwiska muzyków, którzy wiele, wiele lat temu tworzyli Niebiesko-Czarnych. Fortepian, współkierownik muzyczny tej imprezy przez lat 12, kierownik muzyczny Niebiesko-Czarnych, Zbigniew Podgajny. Gitara basowa, Zbigniew Bernolak. Ale to mało, jeszcze jedna gitara basowa, Krzysztof Potocki. Na gitarze solowej gra dzisiaj, tak jak zawsze w Niebiesko-Czarnych, kierownik muzyczny dzisiejszej imprezy, współkierownik muzyczny Janusz Popłaski. No i mili Państwo, gość, który przyjechał do nas za morza, przy perkusji Andrzej Nabeski. Andrzej Nebeski, w świetnej formie. Andrzej Nefek Nebeski. Bombardier niebiesko-czarny. Proszę Państwa, drugim perkusistą przez wiele lat, innym perkusistą oczywiście, nie drugim, nie pierwszym, był Tadeusz Głuchowski. Drodzy Państwo, ale na srebrne wesele zapraszacie gości. Gościnnie z niebiesko-czarnymi wystąpią.
Na saksofonie Zbigniew Bernolak. Przepraszam, Zbigniew Bizoń. Zbigniew Bizoń. Zbigniew Bizoń. Przypomnijmy, też kiedyś krótko występował w zespole niebiesko-czarni. Drugi saksofon. Przemysław Gwoździowski, czerwono-czarni, weteran. Na gitarze solowej, tak jak rok temu na Dinozaurach, tych pierwszych gra Tomasz Dziubiński. Instrumenty klawiszowe wreszcie. Jerzy Zgrzeba. I mamy, proszę Państwa, trzeciego perkusisty. Jest nim Maciej Czaj. Ci muzycy grali.